Panie trenerze, pierwsze pytanie dotyczy Michała Kardaskiego, bo on dzisiaj miał się stawić chyba w klubie, z tego co wiemy, czy wczoraj się już pojawił. Co pan wie na temat jego aktualnej dyspozycji, zdrowia, czy już będzie mógł trenować? No bo nie sądzę, żeby mógł wystąpić na Rejmonta. Czekamy na ostateczną decyzję i diagnozę. Myślę, że jest przebadany od stóp do głów i myślę, że wszystko będzie w porządku. To jest moja taka nadzieja i żywię taką nadzieję, że tak będzie. Natomiast no, musimy czekać na oficjalną informację. Czy to będzie dzisiaj, czy jutro? No, nie spieszyłbym się w tym przypadku. Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby to było w tym tygodniu. Ale z Wisłą nie zagra. Raczej nie. Nie ma takiej możliwości ze względu na to, że no bez treningu może i zdrowy w pełni będzie, ale ryzyko znowu wejścia w duże obciążenia. Po co mamy go stracić? Wojna trwa, bitwa jedna. Mam nadzieję, nie będzie miała większego wpływu na całokształt. Czyli tutaj Szymon Sigi spychała podobnie jak w dwóch poprzednich spotkaniach? No, okaże się. Zawsze jakieś prawo wyboru jest. Czekamy do niedzieli włącznie na decyzje personalne. Ale jeżeli ta grupa ludzi gra na zero z tyłu kolejny mecz z rzędu, to czemu to psuć? Wisła Kraków też 4 meczów z rzędu nie przegrała. Tyle, że ona punktowała za każdym razem za pełną pulę i przez to zepchnęła was znów do strefy spadkowej. Wisła w gazie, Wisła rozpędzona, Wisła u siebie. Może i pełne trybuny, także mamy się z czym zmierzyć. Ale każdy piłkarz i trener czeka na takie mecze. Mam nadzieję, że ta niedziela pozwoli nam też pokazać, że potrafimy bramki strzelać, bo co prawda zbyt wielu okazji w ostatnich meczach nie stworzyliśmy, a stworzyliśmy je stuprocentowe i można było przynajmniej jedną, dwie z nich wykorzystać. Ale taka jest piłka, trzeba po prostu na to spokojnie poczekać i do tego zmierzamy. Bo podopieczni Artura Skowronka w tym roku też gola nie stracili, ale 4 strzelili. Wielkość Wisły Kraków, zawodników, tego co się dzieje i szanujemy to oczywiście, ale tak jak zawsze mówię, faktycznie Wisła z przytupem rozpoczęła też te zmagania w tym roku. I to wszystko doceniamy i jesteśmy pełni pokory przed meczem z Wisłą Kraków, ale patrzymy na siebie i to my chcemy też sobie narzucić ten rygor pracy pod kątem tego niedzielnego meczu. Powolutku, krok po kroczku, jednostka treningowa po jednostce treningowej wdrażamy te elementy, tak żeby można było sobie pomóc w niedzielę tym, co wypracujemy w tygodniu. Kuba Żubrowski wraca do składu? Najprawdopodobniej nie będzie mógł zagrać tego meczu, bo no jest tam ból w tej łydce, nie będziemy ryzykować. No niestety na niego nie możemy liczyć. Zaryzykuje pan znowu z ustawieniem w środku Radina i Tiobalca? Nie, no zobaczymy, co przyniosą najbliższe jednostki treningowe. Gdzieś tam pole manewru nie jest zbyt szerokie ze względu na kartki zawodników. Mam na myśli Zalazara i Gniatisza, ale musimy tutaj chuchać na tych chłopaków, którzy są do dyspozycji. Na pewno te wymienione nazwiska są w kręgu zainteresowań do tego pierwszego składu. A Dishon pana trochę nie rozczarował? Nie. Chłopak, który kilka dni nie trenował ze względu na zawirowania z możliwością zgłoszenia tego zawodnika, musiał w tym uczestniczyć. Musiał gdzieś też pomóc w załatwieniu tych tematów. Dishon, który debiutuje przy tak trudnym przeciwniku na wyjeździe, nie spalił się do końca. Grał, może tu małe taka uwaga, że grał zbyt może bezpiecznie. Stać go na więcej gry do przodu i rozwiązań, ale jak na debiut pozytywnie. Forse też wskoczył na boisko z samolotu i nie było źle, nie było źle. Mam nadzieję, że to jest tylko taki prognostyk przed tym, co będzie w kolejnych meczach. A co trzeba trenerze poprawić względem, oczywiście skutecznie, to wszyscy wiemy, ale o tym aspekcie gry, no bo jednak, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, jak Jagiellonia sobie tych sytuacji stworzyło bardzo dużo, na szczęście ich nie wykorzystała. Znaczy, bym powiedział tak, no właśnie, o tym mówimy, najczęściej było to tak, że w meczu, szczególnie tak mówię, w pierwszej połowie, było zbyt dużo strat niewymuszonych, a więc no, samo się nasuwa przez się, że ta umiejętność utrzymania się przy piłce zespołu, a szczególnie pod presją przeciwnika, musi być na wyższym poziomie. Dlatego powiedziałem, że w mikrocyklu pewne elementy możemy doskonalić, oczywiście nie da się jednym treningiem, dwoma pewnych rzeczy poprawić, ale uważam, że idzie to ku dobremu. Druga połowa pokazała, że potrafimy, że możemy, że było wiele momentów. Kulminacją tego takiego fajnego momentu gry naszego z Jagiellonią Białystok to bramka, co prawda ze spalnego, ale bramka Szymusika. I można gdzieś tak optymistycznie popatrzeć na to wszystko. Bardziej bym powiedział tutaj, że element tego operowania piłką, który w niewymuszonych momentach spowodował kilka strat, z czego czy to były sytuacje. No było to zagrożenie pod bramką, bo takich stuprocentowych zbyt wiele Jagiellonia też nie wypracowała, ale było zagrożenie, nie podlega dyskusji. I też Marcin Cebula pokazał, że warto chyba, znaczy nie warto go trzymać na ławce rezerwowej, może w ten sposób, że jednak kiedy on wchodzi, to tak absorbuje swoją osobą, stwarza przewagę gdzieś tam no, tej indywidualnej umiejętności
też powodują, że ta gra była szybsza. Marcin Cybula wszedł na 30 minut w końcowej fazie meczu, zrobił różnicę, bo taki był cel. A przypomnę, że chłopak kilka miesięcy leczył uraz, miał problemy z drobną kontuzją w czasie okresu grzewczego. My Marcina potrzebujemy na więcej meczy, a nie na jeden. I dlatego musimy też mądrze szafować jego zmęczeniem, jego przygotowaniem, jego dyspozycją. Tu pokazał, że faktycznie potrafi, szczególnie w tej ostatniej akcji, gdzie zrobił różnicę. Szkoda, że tak z tego bramka nie wpadła, no ale przynajmniej wiemy, że Marcin wraca do dyspozycji. Czy on już jest przygotowany na to, żeby w niedzielę grać od pierwszej minuty? Spokojnie, zobaczymy. Optymalna pozycja dla Forsera, bo jak grał bliżej bramki rywala, no to nie wyglądało to najlepiej. Jak się troszkę cofnął w drugiej połowie, to więcej miał tej piłki przy nodze i rzeczywiście tylko też chyba nie po to tu przychodzi, żeby grać bliżej środka pola. Proszę zwrócić uwagę, że sytuacyjnie decyzja zapadła o zmianie pozycji w tym meczu. To przyniosło efekt w drugiej połowie w postaci lepszej gry, utrzymania się przy piłce i faktycznie rozrzucenia tych akcji przez Forsera. Natomiast no, nie chcę się tu powtarzać, że czekamy na to, aby chłopaki powracali i była pełna dyspozycja zespołu tak naprawdę, bo tych żółtych kartek, w konsekwencji czerwonych i tych kar, no jest tego tak dużo, że naprawdę szacunek dla zawodników, tych, którzy są zmiennikami, tych, którzy muszą zmieniać pozycję z różnych powodów. My z zimną krwią czekamy na tą optymalną sytuację, w której będziemy mieć prawo wyboru. I to przyjdzie ten moment. I myślę, że również i wtedy nie będziemy pytać, gdzie powinien Forsell grać, tylko po prostu będzie grał na swojej pozycji. Taktycznie jak pan ustawi zespół, podobnie jak w tych ostatnich meczach wyjazdowych, to znaczy uważnie w obronie i szukamy jakiegoś szczęścia w ataku, szybkim kontrataku. Z drugiej strony, patrząc na pierwszą połowę w Białymstoku, wydaje się, że zbyt głęboko cofnięta Korona Kielce momentami miała problemy nawet z przejściem środka boiska. Mam nadzieję, że skutecznie ustawimy zespół pod kątem Wisły Kraków.